Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz i witam was w takim trochę nietypowym odcinku. Zapewne widzicie tytuł i wiecie, że takich odcinków jest teraz dużo na polskim YouTubie. No ale takie odcinki są fajne, nie ukrywajmy, więc ja po prostu chciałbym zrobić coś takiego samego, jak widzicie po tytule, na moim bracie. Jeszcze tylko przypomnę, że jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to jest katastrofalny błąd. Ja w ogóle nie wiem, jak ty żyjesz bez subskrypcji na kanale. Widzisz te chusteczki? Gdyby twój kolega nie zasubskrybował mojego kanału, to tych chusteczek by po prostu nie było. Dobra morda, ale tak już na poważnie, po prostu będziemy zaczynać. Także słuchajcie, zostawcie łapkę w górę oraz suba. Zaczynamy, ale zanim zaczniemy, no to puszczę wam po prostu reklamę, no bo hajs musi się zgadzać. Elo. Masz kasę na telefonie i nie masz co z nią zrobić. Zapraszam cię na stronę losujboxa.pl, gdzie za SMS-y możesz otwierać wirtualne Mr. Boxy i otrzymywać realne nagrody. Wystarczy, że założysz konto. Twoja nagroda przyjdzie do ciebie nawet w kilka dni. Link w opisie. Polecam. Tak wygląda moje stanowisko pracy, ale to w sumie nie jest ważne. Idziemy sobie teraz powolutku do pokoju brata. Z tego co słyszałem, właśnie je kolację, więc po prostu zaczekam tutaj na niego. Jak wejdzie, będę udawał, że nagrywam vloga, to jest bardzo popularne i w sumie to się zawsze sprawdza. On na 100%, tego będę pewny, będzie mówił: ej, wyjdź z pokoju, no bo muszę odrabiać lekcje. No i wtedy tutaj już może zacząć się ciekawie, bo nie będę go słuchał. Dobra, także czekamy teraz na brata. No i słuchajcie, w ogóle ostatnio, na ostatnim daily vlogu pokazywałem wam kamerkę i okazało się, słuchajcie, że ona ma w ogóle filtr ochronny. I to jest dosyć śmieszna sytuacja, ale na pewno większość z was, na pewno większość z was pamięta GoPro Hero 6, które wam unboxingowałem, że to jest właśnie taka kamerka z filtrem. A okazało się, że trzeba, słuchajcie, ten filtr zdjąć. I ona teraz, ta kamerka rzeczywiście wygląda trochę śmiesznie. Zrobić, to jest śmieszne, weź ty wyjdź. Ona naprawdę wygląda, jakby była potłuczona, ale dokładnie teraz to jest naprawdę lepsza jakość tej kamerki. Wyjdź, kurde. I co jeszcze? Nie mogę nic. No tak naprawdę kupiłem sobie ostatnio. Ostatnio też sobie kupiłem nową kartę pamięci. Chciałem kupić 128 giga, ale mi nie starczyło pieniędzy, bo niestety hajs z YouTube'a się nie zgadza. Hajs z YouTube'a się nie zgadza, więc kupiłem sobie po prostu 64, o kurde, ta kamerka mi coś spadła. Także, tak jak mówię, mam taki filtr i kupiłem sobie po prostu 64 giga, bo na 128 giga nie było mnie stać. I pokażę wam jeszcze raz tą kamerkę, bo ona mi jakoś spadła. I w ogóle ta kamerka, naprawdę ona śmiesznie wygląda. Słuchajcie, jestem już w pokoju i naprawdę się nie spodziewałam tego, co mój brat zrobił, bo on mi... No i tak jak, słuchajcie, mówiłem, naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tej kamerki. No i co, jeśli chodzi o plany... Po co ty ten, wchodzisz do mojego pokoju przeszkadzać? Jeśli chodzi o plany na dzisiejszy dzień, to raczej już z tą kamerką nic nie będę... Gdzie jest? Nic nie będę nagrywał. A jeśli chodzi o plany, to w ogóle to jest śmieszna sytuacja, bo jutro prawie w ogóle nie mam lekcji. Jak na trzecią gimnazjum, to jest dziwne dosyć. To jest dosyć dziwne, że nie mam lekcji. No ale tak, także dużo osób mi może zazdrościć. W ogóle też dzisiaj chipsy dzisiaj jadłem. Ale to nie, to w sumie to wytnę, bo to nikogo nie interesuje. Po co to zrobiłeś w ogóle? Po co tak mi przeszkadzasz? Ja nie mówię. No, ale ogólnie to odrobię sobie lekcję. Też będzie dzisiaj w ogóle o 20 leciał serial. Na pewno wiecie jaki, bo dużo razy już mówiłem. No i co? I później pójdę pewnie spać, no każdy mniej więcej mój dzień wygląda tak samo. Ja także... Weź nie pojadę, powiedz coś. No. W sumie to chyba... To chyba tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie mogę. Jeśli chodzi o ten komputer, bo tam zbieram donate na komputer, to raczej póki co nie będę go po prostu wymieniał, bo... No póki co jeszcze, jak widzicie, ten jest jeszcze dobry. Jak widzicie, w ogóle ten monitor serio całkiem spory jest w tym obiektywie. Aż bym się tego nie spodziewał, że taki duży jest. No także póki co nie będę zmieniał. Nie będę zmieniał sobie komputera, no bo na tym jest dużo FPS-ów w CS-ie, naprawdę fajnie, płynnie wszystko chodzi. Weź. No i to. W sumie chyba to tyle. Ja nie mogę. Co tu jeszcze powiedzieć? Nie ignoruj mnie w końcu. Co ty robisz? Kurde. Siedzisz z tym obrad...
Nie ignoruj mnie, no. Kurde, ja nie mogę. Dobra, dobra, ja idę tam. No i ogólnie napiszcie jeszcze, co sądzicie o nowych iPhone'ach, bo... Kurde. Ale żeby mi wytrącił tą kamerkę, to tego się nie spodziewałam, tak szczerze, nie? Bo on wiedział, że ja na tą kamerkę, ja na nią pracowałam 1,5 roku. Bo ja na nią zacząłem pracować jeszcze zanim, jak jeszcze nie zarabiałam na YouTubie. Także to by naprawdę, to było moje marzenie i ja w ogóle o tym tyle mu opowiadałam, że wow, ale fajnie, że się udało w końcu zarobić. Jak mi to teraz wytrącił, to serio dziwne. On w ogóle poszedł na dół odrabiać lekcje, tam gdzie są rodzice, także tam już raczej nie będę wchodził. Po prostu poczekam sobie, jest dopiero godzina 17:50, poczekam sobie, aż tutaj wróci. No i ciąg dalszy będzie. A, i przypominam, zostawcie suba i łapkę w górę, będzie takich odcinków więcej. Piona, widzimy się potem. Witam was w kolejnym dniu, tak naprawdę dla was to jest ten sam dzień. Bo słuchajcie, no szybka akcja, za chwilę mój brat przychodzi ze szkoły i zawsze on robi tak, że jak przychodzi ze szkoły, to od razu siada na mój komputer, żeby po prostu pograć w jakąś gierkę. Za chwilę pewnie też tutaj wejdzie, będzie chciał po prostu włączyć komputer. Ale niestety sobie nie pogra, bo ja sobie usiądę na ten fotel, no i pewnie będzie chciał pograć po prostu. Ja ustawię aparat na statywie, nie powinien się dziwić czemu tutaj jest, no bo w końcu to jest moje stanowisko, więc to jest rzecz normalna, że tutaj stoi sobie aparat. Okej, postawię was teraz. No i czekamy na Michała. O, Mateusz, właśnie, ten, mogę pograć, bo nowy sezon jest w Fortnite. No nie gadaj, nie, no znowu. Weź. Nie gadaj, no. Ja nie mogę, weź. Nie, no znowu, ty to... Weź, no kurde, chcę pograć, nowy sezon jest w Fortnite, no nie mam nigdzie indziej. Weź, ja nie mogę. Kurde, no daj mi zagrać. Coś się zacięło. Daj mi zagrać, no nie ma nic innego. Nowy sezon jest w Fortnite. Weź, nie ma, nie, gdzie indziej mam zagrać, no. Weź, ja nie mogę. Weź, daj mi zagrać w końcu, no nie. Nigdy, zawsze sobie tak gram, pozwalasz mi. Ja nie mogę. Dobra, weź. Co to jest w ogóle? Weź, daj mi zagrać, no! Zawsze sobie gram i się tak nie używasz tego komputera, weź idź. Nie, możesz sobie na laptopa pójść tamtego, albo komputer. Kurde, daj mi zagrać! Dobra, wiesz co? Odpinam ten mikrofon. Jak mi nie dasz tego zagrać, to ja go spuszczam. Wiesz jak było z kamerką, ja się nie boję. Raz. Dwa. Trzy. Będziesz mieć przeskanę. Cztery. 5. Proszę bardzo. Dobra, nie to nie, nie to nie. Mam cię w dupę. Oh fuck. Co? Ja nie mogę, co on zrobił? Dobra, patrzcie, zobaczymy w ogóle, czy ten mikrofon działa. Ja nie mogę, ale... Nie, tu już widać, że on jest mega wkurzony, co nie? Wow, ja aż przez chwilę ten po prostu nie wiedziałam, co mam powiedzieć, czy nie wiem. Ja nie mogę. Włączę komputer, w ogóle zobaczymy, czy ten mikrofon działa. Podłączę za chwilę kabel i jeśli działa, to powinno się tutaj poświecić na niebiesko. Podłączyłem go i... Ja nie mogę. Nie ma żadnej niebieskiej diody. Normalnie to ona już powinna być stąd widoczna. Kurde. Może po prostu jakaś część się przesunęła, wystarczy ją nastawić, czy cokolwiek. Może jeszcze będzie działo, zobaczymy. Mam nadzieję. Wydaje mi się, że to jest już dobry czas, aby powiedzieć o wszystkim dla Michała. Także po prostu pójdźmy do niego i zobaczymy jego reakcję na to wszystko. Jestem już przed pokojem Michała. Proszę dzwonić. Dzwonimy. O, co ty, to się spodziewał. Sieść. No, cześć. Wiesz co, nie wiem, czy się zorientowałeś, ale nagrywam na ciebie taki mini prank, taką reakcję twoją, bo ignorowałem ciebie przez 24 godziny. No, domyśliłem się trochę, bo widziałam, że taki film jest trochę. No. Ale kurde, powiem ci, z tym mikrofonem to już tak zaszalałeś, wiesz, że on nie działa teraz. Działa? No nie działa. Aha, nie, zdenerwowałam się trochę. No, ale jesteś ogólnie na mnie zły, czy tak nie za bardzo? Nie, no trochę jestem, trochę się zdenerwowałam na początek. Ale ty mogę wrócić z tego Fortnite?
To może zrobimy 48 godzin ignorowania? Nie. Także słuchajcie, brat, jak widzicie, nie jest na mnie zły, całe szczęście. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli dobijecie tutaj ile? Tak z 4000 łapek w górę, myślę, że na luzie to wbijecie. To pojawi się kolejny odcinek, tym razem z moim kolegą, który jest bardzo, jakby to powiedzieć, wybuchowy. Być może będę musiał kupić, nie wiem, drugi komputer cały. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj ten kanał, byłbym naprawdę ci bardzo wdzięczny. No i co, widzimy się już niedługo, do zobaczenia, trzymajcie się i siema! Thank you.